Refleksy literackie. Tym razem, tak jak obiecałyśmy, jesteśmy na łonie natury. Witam Was, Justyna Wojdyło. Dzień dobry i Marzena Agnieszka Gajewska. Cześć, jest nam bardzo miło, bo jesteśmy w lesie. W lesie. Świetnie. Witajcie jeszcze raz i zapraszamy na kolejny odcinek naszych refleksów literackich, które są o 18 w każdy poniedziałek na wlc.pl. Piszcie do nas na adres redakcja@wlc.pl. Wszystko czytamy. Z dopiskiem refleksy literackie. Dokładnie tak. Za chwilę przejdziemy do punktów programu, a tymczasem idziemy na kocyk. W oczekiwaniu na wiosnę, która tak idzie i dojść do nas nie może, przygotowałyśmy na dzisiejszy odcinek wiersze, które były przesłane na międzyszkolny konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży prowadzony przez szkołę w Śmiechowicach. Konkurs nosi imię Leona Stankiewicza. Ja sobie wybrałam autorkę dzisiaj Angelę, a ty? Ja również. Tą samą. To samo? No tak. To świetnie. To w takim razie dzisiaj Angela, odcinek jest twój. To co, zaczynasz? Dobrze. Wiersz ma tytuł Otchłań lęku. Znów do drzwi piekielnych pukają demony. Mówią, że im brakuje, że wciąż im mało tej iskry mojej, którą mi życie dało, która zapadnięta w złego świata tony. Staram się bardzo, lecz siebie oszukuję. Wewnątrz czuję się jak potwór okrutny z tym. Wiem, choć to jest straszne, jestem człowiekiem złym. I kary tylko dla siebie oczekuję. Więc ją przyjmę śmiało, piekielną czy boską. Żyję wciąż w cierpieniu, więc mi nie przeszkadza. Lecz pójścia po nią w sercu coś mi odradza. Przejmuje się ono mych rodziców troską. Mam dość już bycia brzydką, anorektyczką bycia. Rozumiem, że muszę się z miejsca ruszyć. Chciałabym przestać trudne emocje dusić. Tyle mam planów i celów do zdobycia. Jednak przytyć nie możesz, powtarza mi ktoś. Zaciąga siłą w ogromną otchłań lęku. Przekonuje, żebym nie powstała z klęku i męczy mnie ciągle. To w mojej głowie coś. Ja pragnę przestać kłamać, ja nie chcę już żyć, lecz myśl jakaś dziwna odejść nie pozwala. Wszystko co złe na głowę mą się zwala, jak mantra każe zostać na świecie i być. Być dobrą córką, mądrą, miłą, kochaną, nie kraść szczęścia, radości z życia rodzicom, oddać uśmiech zabrany zmartwionym licom. Muszę wrócić, radość dawno zapomnianą. Już nie daję rady, już jestem okresu. Mam dość siebie, swoich ukrywanych słów, lecz bliskim nie będę wygłaszać takich mów. Spróbuję dla nich wyjść z ciężkiego okresu. On bardzo poruszający wiersz, bardzo głęboki i bardzo osobisty. Ja podziwiam Angelę, że ona ma świadomość tego, co się z nią dzieje. I że potrafi o tym powiedzieć głośno. Trochę to jest takie wołanie o pomoc. Jeżeli rzeczywiście potrzebujesz takiej pomocy, jesteś tak bardzo świadoma tego, co się z tobą dzieje, pisz. Jeżeli będziesz czegoś potrzebować, spróbujemy ci pomóc. Ale widzę, że jesteś na dobrej drodze, tak? Tak. Te wiersze to jest cudna autoterapia. Bardzo warto to robić. Mhm. Jeżeli to ci pomaga, myślę, że tak, to pisz i dziel się tym z innymi. Jestem pewna, że jest cała masa dziewczyn, a także chłopaków, którzy mają taki problem, którzy bardzo ciężko przechodzą ten okres dorastania, tego przejścia z bycia dzieckiem do bycia dorosłym, w którym układ hormonalny daje popalić tak bardzo mocno, więc dziel się tym. Myślę, że sporo osób się w tym odnajdzie. Mi też jakiś tam z czasów mojego dojrzewania rzeczy też jakieś tutaj się pojawiają, które są mi bliskie i je pamiętam. Także dasz radę i to wszystko minie, pamiętaj o tym. I bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś mądrą dziewczyną, która naprawdę potrafi o tym wszystkim świadomie mówić. Tak jak powiedziała Justynka, jesteśmy z ciebie dumne w sumie, tak, bo
nie każdemu, nie każdy potrafi uzewnętrznić swoje takie najskrytsze problemy. Angela, i czasem faktycznie łatwiej to przekazać wierszem, bo tak. Bliscy niekoniecznie muszą Cię zrozumieć, a wiersz jest na tyle uniwersalny. Ale z wiersza wynika, że rodzina Cię wspiera, więc to jest kocha. Taki naprawdę dobry, dobro w tym złym okresie. Mieć przy sobie kogoś bliskiego, kto jednak daje Ci wsparcie. To jest bardzo dużo i tego się trzymaj. I bardzo mi się podoba, jeszcze chciałam dodać, że bardzo mi się podoba tytuł. Otchłań lęku jest świetnym tytułem. Angela, ja wybrałam Twój wiersz, który zatytułowałaś Na górze i na dole. Więc jestem na dole i jestem na górze. Omijam życiowe nieszczęścia, kałuże. I czasem osiągam, a czasem też spadam, lecz mimo tego na laurach nie siadam. Próbuję. Tym razem może się uda, albo jak zwykle zostanie tylko złuda. Lecz przecież ja mogę jedynie spróbować. Tej szansie od losu się nie dać zmarnować. Można też niedocenionego daru pomijać piękno, nie znając umiaru. Powtarzam, że krótkie jest nasze życie, więc trzeba, patrząc na swoje odbicie spełnionego już w lustrze, widzieć człowieka, co zadowolony niewiele narzeka i spełnia marzenia, wspina na wyżyny swego życia, myśli i celu, rodziny. Czy chce się osiągnąć życiowe spełnienie, to na nic się przyda nic nie robienie. Często się mówi dążyć do celu, lecz co nie wszyscy wiedzą, przeszkód nie ma wielu. Warto innym za oknem radość roznosić, przed sobą, że jest się człowiekiem, ogłosić, być dobrym, spokojnym i się nie poddawać, ciosów sercu swemu złością nie zadawać. Angela, jesteś bardzo mądrą dziewczyną. Naprawdę wiersz jest napisany z głową, z nadzieją na to, że z każdej najgorszej rzeczy można wyjść, tylko nawet swoją pracą, tak? No, tym, żeby jedynie swoją pracą, tak? Tak, tak. To jest ta praca u podstaw, po prostu. Ale Ty jesteś naprawdę mądrą dziewczyną. Ja wiem, że dasz sobie ze wszystkimi problemami radę. Jeśli nie, jesteśmy tutaj, są Twoi bliscy, którzy na pewno Cię wspierają. I Ty takimi wierszami, swoim pisaniem możesz pomóc komuś, kto tej siły wspierać, w sobie takiej nie ma. Więc Angela, naprawdę wielki ukłon w Twoją stronę. Dziękujemy Jesteś Ci. Świetną dziewczyną. Dziękujemy Ci za wiersze. Mamy nadzieję, że jeszcze do nas napiszesz. Dzięki bardzo. Ja dzisiaj chciałam Wam polecić książkę o tytule Ubik. Jest to książka Filipa K. Dicka, jednego z moich ulubionych pisarzy, autorów. Jest to książka z gatunku science fiction. Została wydana pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia i opowiada o dalekiej przyszłości, czyli roku 1992, w którym mamy bardzo duży postęp techniczny i ludzie korzystają ze swoich podobno wszystkich umiejętności, takich jak telepatia. Główny bohater pracuje w korporacji, która zatrudnia osoby, które potrafią sprzeciwić się, postawić mocom innych, czyli na przykład antytelepatów. Podczas jednej z akcji główny bohater i cała ekipa zostają wciągnięci w pułapkę i zaczynają się dziać dziwne rzeczy, zakrzywienia czasoprzestrzeni. Bardzo polecam. Na te zakrzywienia czasoprzestrzeni remedium ma być Ubik. Więc jeżeli macie problemy z poczuciem czasu, to polecam Wam książkę Ubik. To ja. To serdecznie Ci ją polecam. To ja muszę ją przeczytać. Ubik prostuje czas. Polecam Wam tą książkę. Filip K. Dick. Świetnie. A ja dzisiaj jak zwykle już tradycyjnie przyniosłam książkę, którą napisał z naszego podwórka ktoś. A tym razem tym dzisiaj jest Paweł Jasiński, poeta, który chyba 2 lata temu dostał nagrodę od prezydenta za całokształt twórczości. Dziś przyniosłam jego tomik poezji pod tytułem Z kobiet rozproszenia. Oto ona. Nie umiem Wam powiedzieć, czy znajduje się ta książka w bibliotece filia numer 11, ale możecie tam do biblioteki napisać nawet na Messengerze i dziewczyny chętnie Wam odpowiedzą. Ja przeczytam
jeden z wierszy, który mi się bardzo podoba. Cały tomik jest bardzo ciekawy, ponieważ no, sam poeta mówi o tym tomiku, że jest niezwykle osobisty, wynika z jego doświadczeń życiowych opisanych wierszem. I to jest najbardziej ciekawe. Drzwi. Wczoraj znowu przyśniły mi się drzwi. Białe i sczytane jak wiersze wojaczka, albo nie moje. Chodzisz, wychodzisz. Zostaw rozproszone ślady swojego DNA. Struktura z kobytu wszystko przyjmie, przytuli. Pomyślałem, drzwi powinny być białe i sczytane, a klamki... Proszę przygotować pacjenta do wygaszenia impulsów nerwowych. Takie oto wiersze znajdziecie w tomiku poezji Pawła Jasińskiego pod tytułem Skobyt rozproszenia. Lektura jest bardzo ciekawa, bardzo głęboka. Jest to jakby swoista psychoanaliza swoich myśli, wrażeń w bardzo specyficznym momencie życia poety. A ja jeszcze przeniosłam na dzisiejsze spotkanie w lesie naszych refleksów literackich. Miesięcznik literacki pod tytułem Akant. Z piękną okładką, którą zaprojektowała Milena Gazda-Szypulska. Tytuł tego obrazu chyba jest Oczy 2. Przepiękna. Nie tylko ta okładka jest piękna w tym wydaniu, dlatego że możemy znaleźć w nim wiersze również naszej Justyny Wojdyło. Gratuluję. Dziękuję. Nie każdy bardzo może w Akancie się znaleźć, a Justyna właśnie i jej wiersze się znalazła. Czy można kupić w Empiku? Tak, można kupić w Empiku za piątaka, także cena nie jest wygórowana i polecamy wszystkim. Czyli jest to jeden z niewielu miesięczników literackich, które wychodzą od tak długiego czasu, bo tak, to są dziesięciolecia tak naprawdę i warto wspierać naszą tutaj lokalną kulturę i kupować takie czasopisma, bo dzięki temu można zobaczyć siebie w druku. Zachęcam do wysyłania swoich wierszy. Myślę, że jest taka możliwość. Jest taka możliwość i wielu z naszych tutaj przyjaciół. Skoro moje się znalazły, to wasze też mogą się znaleźć. Oczywiście, a jak chcecie zobaczyć i chcecie przeczytać Justyny wiersze, naprawdę polecamy miesięcznik Akant, wydanie majowe. I nadszedł czas na to, żebyśmy porozmawiali o filozofach, czyli o rozwoju myśli filozoficznej człowieka na przestrzeni wieków. Mieliśmy już tak Thalesa, który uważał, że wszystko jest stworzone z wody. Mieliśmy Anaksymandera, który uważał, że wszystko wywodzi się z bezkresu. Mieliśmy Anaksymanesa, który mówił, że wszystko powstaje z powietrza i mgły. W ostatnim odcinku mieliśmy Heraklita, czyli czarnego filozofa, aczkolwiek nie dlatego, że był czarny z karnacji, tylko dlatego, że używał takich słów niezrozumiałych i zwrotów, żeby nie wszyscy mogli go zrozumieć. Więc tak się przyjęło i on wprowadził taką filozofię etyki, wprowadził też, dla niego archę to był ogień, wprowadził też... Tak, wszystko pochodzi z ognia. Możliwość, tak, możliwość krytykowania uczuć, ponieważ był bardzo taki konkretny człowiek, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, nie brał pod uwagę żadnych innych rzeczy. No i to słynne jego powiedzenie, nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. To wiemy, to już będziemy pamiętać, że to Heraklit z Efezu. Ciekawe, a czy dzisiaj to inni Heraklitowie, skoro to nie z Efezu, to nie wiem, czy może, był na przykład było... Heraklit z Kowala. Z Kowala mówisz? Poszukam i zobaczymy. Sprawdź, bo może byś też przedstawiła, nie? Okay. To szkoda by było takich lokalnych mądrości, nie? Przejdziemy może kiedyś do filozofów lokalnych. Lokalnych, tak. Tymczasem proponuję Parmenidesa. Parmenidesa? Parmenidesa. Gdzie on mieszkał? On pochodził z Elei sobie. A, z Elei, to znam. Tak. Był słuchaczem Ksenofanesa, który utworzył szkołę eleicką filozofów greckich. Tak można tak w skrócie powiedzieć. No i on zaczął, trochę mi się wydaje, że Sherlock Holmes bardzo dużo czytał rozpraw Parmenidesa, ponieważ to Sherlock Holmes opierał swoją pracę na dedukcji, a Parmenides był właśnie tym prekursorem myślenia dedukcyjnego. A słuchaj, ja to mam coś wspólnego, jak jest dedux, to jest dedux, tak?
Dax? Dax? To by było coś z kaczką. Kaczki, my raczej no chyba, Dax, chyba, nie? Chyba nie tą drogą aha szedł. Nie, on... tak chciałam dopytać. Dla niego byt był analizowany bardzo systematycznie i szczegółowo. Dla niego prawdą było tylko to, co można dotknąć, zobaczyć, doświadczyć i wyciągnąć jakieś logiczne wnioski. To jest właśnie ta nielogiczne dedukcja. Wnioski, nielogiczne wnioski, absolutnie, nie? Absolutnie. Tylko logiczne. Nielogicznie, nawet mało tego, on bardzo krytykował też wszelkie uczucia, odczucia, wiesz, miłość. Miłość, ble. Jakieś uczucia, które odnoszą się zupełnie do emocji. Nie. Dla niego wszystko musiało być osadzone w rzeczywistości. I to było wtedy dla niego prawdą. Dla niego byt był wieczny, nie miał początku, nie miał końca, ponieważ nie było u niego, w jego myśli, niebytu. Czyli ten byt nie mógł się przerodzić w nic innego, ponieważ był wieczny, jednolity, jednostajny, niepodzielny, stały, też jeden, bezkres, jedyny. Też bezkres, ale taki bardziej na ale fundamencie osadzony w rzeczywistości. Tak. No i co? Każdy, Parmenides uważał, że każdy powinien mieć umysł, który zachowuje się biernie, czyli przyjmować tylko te rzeczy, które faktycznie się dzieją. Nie biegać w jakieś rejony właśnie odrealnione, tylko no, wszystko dotykać, czyli szkiełko i oko. Czyli co naszego... on by powiedział o naszym programie? O naszym programie chyba nie byłby chyba zadowolony tak, z tego, aczkolwiek nie by był dumny, że mówimy o nim. Tak mi się wydaje. Ciekawe. Bo to by było dla niego prawdą. Że wszystko jest bez sensu w tym programie, ale ten o filozofii kącik to całkiem jest. Tak by powiedział Parmenides. Tak by powiedział i by był na pewno zadowolony. I co? I on wprowadził teorię dualizmu, czyli odróżnienia myśli od zawodnych często spostrzeżeń zmysłowych. Czyli pamiętajmy teraz, że Parmenides to dualizm i Parmenides to taki Sherlock Holmes, czyli dedukcja. No i to by było na tyle w dzisiejszym kąciku. Dziękujemy Ci bardzo, Marzenka, za ten dziękujemy kącik. Ci, Parmenides. Z szynką parmeńską miał coś wspólnego? A to trzeba to sprawdzić. Ona jest konkretna. Kochani, no to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękujemy za to, żeście byli z nami. Dziękujemy. Tak, i zapraszamy się. Oglądajcie nas w każdy poniedziałek o 18 na WLC.pl. Jeszcze może przypomnij tylko adres, na jaki mogę. Redakcja @wlc.pl z dopiskiem refleksy literackie. No to co, my idziemy na spacer. Wam też życzymy miłego wieczoru. I do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Czasem trudno, a dnia całego odkupienia.